Słuchajcie, jestem Ross i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z naszej drogi do prosa, czyli w serii, w której to prezentujemy taktyki, które pomagają nam nie tylko wbijać pucharki, ale jeszcze lepiej grać w naszego Brawla. Jeżeli oczywiście chcecie więcej odcinków z tej serii, to zostawcie teraz łapkę w górę. Powiedzmy, że 1000 łapek w górę to będzie kolejny odcinek z naszych strategii. Jeżeli jesteście nowi, strzelajcie suba, a my zaczynamy ten materiał. Zaczniemy sobie od bardzo fajnej taktyki dosyć nowej na naszego Sage'a, dzięki której będziecie w stanie wbijać tam bez problemu nasze pucharki. A więc na oblężeniu wbijanie pucharków jest dosyć proste z wykorzystaniem tej taktyki, jednak potrzebne będzie wam dwóch znajomych. Jeżeli nie macie kogoś do gry w Brawla na bieżąco, żeby ciągle grać, to wpadajcie na mojego Discorda Tosty Rosta, widzicie go teraz na ekranie, a linka znajdziecie na dole w opisie. Serdecznie was tam zapraszam, myślę, że jeżeli wejdziecie sobie tam na jakiś czas zapytacie się czy ktoś gra w Brawla, na Sage'a czy coś tego typu, to bez problemu kogoś znajdziecie. A teraz przejdźmy do tego jak wykonać samą taktykę. Otóż potrzebne są trzy postacie, oczywiste jest, że będzie potrzebny wam Nani, 8-bit oraz nasz Bo. I jak to działa? Zostajecie w waszej bazie, tak jest, nie wychodzi się nawet z bazy, stawiacie sobie tam totemi, który będzie ładował wam oczywiście wasze y, tutaj umiejętności od Bo, czyli ten klasyczny totem, stawiacie oczywiście od 8-bita jego y, wieżyczkę zwiększającą damage i nasz Nani stoi sobie przy totemie naszego Bo i ładuje sobie ulta. Tym oto ultem cały czas Nani będzie atakował wieżyczkę przeciwników, a w momencie kiedy przeciwnicy zbiorą powiedzmy 10, 15, 20 śrubek to nie ma problemu, ponieważ dzięki zwiększonemu damage'owi dacie rady bez problemu skontrować bota i ten bocik zada waszej wieżyczce powiedzmy nie wiem, 3, 4, 5%, maksimum z 20% może ten robocik Wam zdejmie, a Wy korzystając z tej taktyki dacie na luzie do końca gry zjechać wieże przeciwników do około 30-20%. Zresztą sami widzicie teraz w play jak to wygląda. Taktyka jest naprawdę mocna, wymaga lekkiej wprawy, możecie sobie ją poćwiczyć na botach i jak ją dobrze opanujecie to potem na graczach i pucharki Wam mówię, że będą leciały na luzie na tych postaciach, także jeżeli chcecie spuszować te trzy postacie Stosujcie właśnie ową taktykę. Myślę, że 1000 pucharków, jeżeli dobrze poćwiczycie, to na każdej z tych trzech postaci macie gwarantowane. OK, przejdźmy teraz do strategii zaproponowanej przez mojego widza. Jest to taktyka na naszego Leona. Taktyka jest oczywiście wrzucona na mojego Discorda na kanale Na Odcinek. Jeżeli wy macie jakąś strategię, którą chcielibyście zaprezentować do kolejnego materiału, to wpadajcie właśnie na Discorda, kanał Na Odcinek, tam wrzucacie posta z przedstawieniem waszej strategii, jakieś zrzuty ekranu, nagrany filmik i opis jak ta strategia działa i dodajecie przy tym y, wpisie oczywiście hashtag #strategia, tak jak nasz gruby, bo od grubego jest nasza strategia. Ta strategia jest dosyć prosta, ale często nie stosowana, więc przejdźmy do tego, jak działa. Jest to strategia na naszego Leona. Jak dobrze wiecie, Leon dzięki swojemu gadżetowi może tworzyć klona i wymaga ta strategia od nas oczywiście gadżeta na Leonie z klonem. Strategia jest taka, gdy atakujesz przeciwnika, używasz swojego gadżetu, ponieważ dużo graczy w naszym Brawlu gra na autoataku. Jeżeli będzie atakował z autoataku, no to ten autoatak pójdzie w pierwszej kolejności prawdopodobnie na waszego klona, więc będziecie mieli szansę na załatwienie przeciwnika, bo być może zużyje wszystkie swoje ataki albo zużyje jeden, dwa ataki i to zawsze dam wam jakąś tam przewagę. No i gdy użyjecie ulta, to wypuszczacie również waszego klona, by zmylić wroga, ponieważ wróg zacznie strzelać sobie do klona, wy będziecie na Ulcie, podchodzicie z ulta na przeciwnika, powiedzmy z drugiej strony, i wtedy go atakujecie z zaskoczenia. On już ma zużyte ataki i to wam gwarantuje łatwego fraga. Strategia dosyć prosta, ale bardzo skuteczna. Zresztą sami się przekonacie, jeżeli jeszcze jej nie stosowaliście. No właśnie, skoro mowa o Leonie, to przejdźmy do trzeciej strategii, również z naszym Leonem związaną, a mianowicie klona można wykorzystywać na wiele sposobów i dużo graczy z tego nie korzysta. Po pierwsze pamiętajcie, że jeżeli atakuje was bomba naszego Tika, lub atakuje was jakiś tam potworek, to możecie wypuścić klona. Klon przyjmie na siebie damage i nawet klon może zająć takiego przeciwnika na krótką chwilę, więc to jest bardzo dobre. I w momencie, kiedy użyjecie ulta, strzelacie sobie w przeciwnika, to również klon może ocalić wam życie. Zresztą teraz. Widzieliście w tle, jak można wykorzystać jeszcze na inne ciekawe sposoby naszego klona, więc to jest takie dodatkowe zastosowanie do tej poprzedniej taktyki. Myślę, że takie spoko rozwinięcie. Przejdźmy teraz do kolejnych rzeczy, już z naszym Leonem. No, niestety, niezwiązanymi. Tym razem zaprezentuję wam taktykę na knockouta. Jest to taktyka ala la kontra, czyli innymi słowy jak skontrować można drużynę przeciwną, w której to jest nani. Ponieważ z nanim jest o tyle ciężko na tej mapie, co teraz widzicie, bo ta mapa dosyć często się trafia, że, no, żeby go skontrować to potrzeba nam jest niestety tam podejść. A jak go podejść, skoro on swoimi ultami może walić nas za krzaków ze swojej bazy? I cóż, tu na pomoc przychodzi kilka postaci i w sumie to jest to Kontra, kiedy w enemy i drużynie gra Bo i Nani, i z tym też jest związana taktyka, więc to teraz zaraz Wam przy okazji wyjaśnię. Mianowicie, jeżeli w enemy i drużynie jest tutaj Bo i jest Nani, to Bo postawi sobie wieżyczkę, która będzie ładowała ulta naszego na niego, i Nani będzie atakował Was, w Waszą bazę z wykorzystaniem swojego ulta. I będzie można powiedzieć przysłowiowo bezpieczny, bo w sumie ze swojej bazy nie będzie wychodził, i to jest bardzo dobra taktyka na puszowanie. Y tutaj pucharków z wykorzystaniem na niego i bo. I trzecia postać to najlepiej jakiś thrower, tank lub powiedzmy ewentualnie jakiś medyk, gdyby przeciwnicy chcieli Was zaatakować, to taki tank lub medyk Wam by się przydał, a thrower to też Wam się w sumie przyda, jeżeli przeciwnicy by chcieli atakować, bo może blokować drogę przejścia i też nie będą szli. Dobrze, i to jest taktyka na poszowanie tych trzech postaci, jednak trzech, w sumie może nawet więcej, ale da się te postacie kontrować. Najlepszą kontrą tutaj, jak widzicie na materiale, jest nasza Bibi, ponieważ nasza Bibi z wykorzystaniem swojej bańki może rzucać pięknie baniuszkę w miejsce, w którym znajduje się totem przeciwnika i nie dość, że czasami się zabić przeciwnika, ale co najważniejsze, zniszczy ten totem. I jeżeli takiego ulta użyjemy 3 razy, 3 totemy zniszczymy, no to enemii już totemów nie mają i ich taktyka jest zepsuta, i muszą myśleć inaczej, żeby z nami grać. No i będą prawdopodobnie wykonywali jakieś głupie akcje w efekcie, pewnie przegrają. Także pamiętajcie, mamy tutaj sposób na puszowanie, ale też na to kontrę przy okazji. No i ostatnia taktyka na dzisiaj jest dosyć podstawowa, bardzo basicowa. Możecie dać znać mi przy okazji teraz na dole w komentarzu, czy chcecie taktyki, nie wiem, podzielone na jakieś sekcje, że najpierw prezentujemy łatwe taktyki, potem takie średnio zaawansowane, a potem już takie bardziej zaawansowane. I jakby żeby o tym było wspomniane na początku filmu, bo generalnie może ktoś jest zainteresowany rzeczami bardziej podstawowymi, a może ktoś już gra w Brawla powiedzmy rok, nawet ponad ma już naprawdę dużo pucharków, 30 koła lub nawet więcej i już dużo rzeczy ogarnia i nie chce takich podstawowych rzeczy. Możecie dać znać na dole w komentarzu, zobaczymy co tam napiszecie. I teraz taktyka właśnie taka bardzo podstawowa na łatwe wbijanie pucharków, szczególnie przydatne no na niskich pucharkach, kiedy to dopiero co zaczynacie w naszego Brawla, chcecie wbić pierwsze 10, 20 tysięcy i na przykład nie umiecie grać na jakiejś postaci. To jest taktyka na wbijanie w sumie puch na postaciach, na których no ciężko wam się gra, nie lubicie na nich grać i nie chce wam się grać. Jak to można łatwo robić? Grać pod lejta, czyli grać pod strefę. Chodzicie sobie ze strefą, chodzicie sobie po krzakach, nie dajecie się zabić, robicie z siebie takiego ninja, no i wytrwacie tak do top 3, 4, 2 i to wam gwarantuje darmowe puszki, nawet sporo puszek, jeżeli to są, mówię, te początkowe pucharki, czy jeżeli są to takie pucharki w stylu, że macie rangę na postaci poniżej 10, poniżej 20, to na luzie tutaj te pucharki będziecie w ten sposób mogli wbijać. Nie jest to taktyka, która zagwarantuje wam wejście do prosa, bo to jest taktyka tylko na takie łatwe pucharki za dużo się na tym przy okazji też nie uczycie, ale to Wam też się przyda, bo czasami chowanie w grze się przydaje i warto takie umiejętności opanować na samym początku naszej gry. A w tym materiale widzowie to by było na tyle. Pamiętajcie zajrzeć do opisu, tam znajdziecie dodatkowe kanały, m.in. kanał z shortcami gdzie są shortsy nawet z naszego brawla. Serdecznie zapraszam, a my widzimy się już niedługo w kolejnym materiale. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!